wejście, naprawdę już ostatnie, dam na początek, więc witam wszystkich serdecznie, ponieważ wiem, że jeżeli ja dam ten komentarz na końcu, to oprócz mnie, tak, to już to nikt tam już do tej 30 minuty nie dojdzie, więc nie oszukujmy się, że ja sam to będę oglądał. Tak, więc materiał poprzedni. Takie PS samotnej Neski w lesie, części czwartej, ostatniej. Jeżeli ktoś mimo wszystko, po wszystkim tym, co usłyszał i widzi mnie cały czas żywego, a to robię, dalej ma obawy, że jednak się samemu nie czuję, to i tak namawiam, żeby nie rezygnować z samej nocki. Po prostu nie jedźcie tam sami, pojedźcie z kimś, weźcie jakiegoś przyjaciela. Jeżeli przyjaciela nie macie, tak jak ja przyjaciół nie mam przykładowo, to jest coś takiego jeszcze fajnego jak środowisko bushcraftowe w internecie, bardzo pozytywne, prężnie się rozwijające. I tak przykładowo my za 2 tygodnie przyjedziemy na zlot EDCN Bushcraft Polska. Będzie w tym lesie przeszło 200 typa i typiarek, żeby nie było. I jest to okazja, żeby zapoznać się ze środowiskiem, popytać się właśnie ludzi doświadczonych bardziej. Wszyscy są tak otwarci jak i ja, a to już jest wysoko położona poprzeczka. Więc spokojnie każdy wam podoradza, opowie swoje doświadczenia i właśnie zapoznacie się z takim klimatem leśnego bytowania. No, teraz byłby chyba komplet, tak. Cześć, witam was serdecznie w części czwartej, ostatniej mojego cyklu wymyślonego w przygotowanie do pierwszej nocki w lesie solo. Ten odcinek będzie już troszkę luźniejszy, nie tak fachowy i nasączony danymi jak tamte ostatnie, ponieważ tutaj tematem tego odcinka będzie pod czym, czyli schronienie. Tutaj już panuje dosyć duża dowolność wyboru, taki freestyle leśny można powiedzieć. Od osób, które lubią się w ten sposób bawić, jeżeli idzie o miesiące letnie w lasach nizinnych, temat schronienia może być nawet niewystępujący. Można przyjść się, położyć do lasu, spać bez niczego. Dla mnie była to najbardziej hardkorowa rzecz, ponieważ i tak nie ma nigdy 100% pewności, że jednak coś tam na nas nie popada. Poza tym trzeba być tytanem siły psychicznej, żeby w lesie w nocy spać. Nie byłem z żadnej strony, nie będąc zupełnie osłoniętym. Więc tą kwestię zostawię może na zasadzie, że nawet bez schronienia w warunkach letnich nic nas w lesie nie zje. Albo inaczej, jeżeli coś by w lesie jakiś potwór miał nas zjeść, to zje niezależnie od formy wybranej schronienia. Ale my w potwory nie wierzymy, prawda? Więc przechodzimy wtedy do od minimalistycznych form schronienia zacznę, pod czym w takim lesie można spać. Więc dla minimalistów, ja najczęściej się spotkałem u rowerzystów z czymś takim, jest tak zwany bivibak. Jest to otulina, w którą wkłada się karimatę, w którą się wkłada śpiwór i wkład w postaci naszego ciała. Ona jest z jednej strony, ma najczęściej jeden taki aluminiowy łuk, który powoduje, że materiał nam nie leży na twarzy. No i taki bivibak umożliwia nam odcięcie się od insektów i przede wszystkim od opadów atmosferycznych. To rozwiązanie, jeżeli idzie o cenę, to tak widziałem, że takie w miarę jakieś turystyczne, markowe bivibagi kosztują no tyle co namioty albo tarpy, więc to jest kwestia pomyślenia tego, czego oczekujemy od schronienia, więc tutaj też możemy dać 100, 200, 300 zł, nie wchodząc w jakieś tam wyższe orbity. Minusem czegoś takiego jak bivibak jest to, że wejdziemy tam my i zupełnie nic poza tym. Nie zmieścimy tam naszego ekwipunku. Dlatego też się spotkałem to najczęściej z takim rodzajem wyborem schronienia u rowerzystów, ponieważ oni zazwyczaj mają rower, to i tak do namiotu by tego nie wypchnęli, czyli po prostu z urzędu wiedzą, że ekwipunek będzie leżał obok nich. Minusem takiego rozwiązania też jest to, że kondensacja pary wodnej od środka. Bivibagi muszą z założenia być wodoodporne i więc wiemy, że wodoodporność jest na drugiej osi, po drugiej stronie osi, jeżeli idzie o parametr, jakim jest oddychalność. Jest coś bardziej wodoodporne, jest mniej oddychające. Spotykamy się często wtedy ze zjawiskiem po prostu kondensacji, skraplania się wody w środku. Jeżeli mamy śpiwór puchowy i on nasiąknie, to jednocześnie ten śpiwór też odrobinę traci swoje właśnie parametry. Więc mówię o tym, ponieważ coś takiego jest. Osobiście nigdy nie czułem się odbiorcą tego rodzaju pomysłu schronienia.
Więc to jest forma minimalistyczna. Z drugiej strony może przeskoczę do formy maksymalnego jakiegoś komfortu, ponieważ właśnie no, schronienie to jest kwestia tego właśnie, jak do tego podchodzimy, co wybieramy, będąc w lesie, jeżeli nie jesteśmy w jakimś turbo survival mode, też może być wygodnie, więc nie bójmy się po prostu użyć słowa namiot. Namiot oczywiście nie taki rodzinny, 10 kg, 4 osoby, żeby do środka się zmieścił komplet stół i komplet siedzeń dla 12 osób. Mówimy tu o namiotach turystycznych, które ważą w okolicach do 3 kg, bo o takim zakresie mówię. Ja mówię o turystyce nizinnej po lasach, dlatego nie chciałbym tutaj zostać skrytykowany za brak bycia ultralightem i nie powiedzenia za dużo o namiotach, które ważą kilogram, półtora kilograma, ponieważ to nie jest sport. Ja nie uprawiam sportu wyczynowego, wyprawowego, tylko po prostu dostosowuję budżet do warunków, w których będę się znajdował, a te warunki nie wymagają z kolei inwestowania pieniędzy w te droższe rozwiązania, właśnie jak takie ultralightowe namioty, bo tam mówimy już od paruset, od tysiąc i dużo, dużo więcej te namioty mogą kosztować. Ja mówię o czymś takim no, przystępnym właśnie dla samotnej nocki w lesie. To jest cel, temu ma służyć. Dlatego też, jeżeli idzie o namioty, to tak, podzielimy je na turystyczne małe chińskie oszukańce. To są namioty, które kuszą swoim taktycznym wyglądem. Mam taki namiot właśnie w identycznym kamuflażu. Kupiłem Chińczyka, fajnie wyglądał, był lekki, 1,2 kg. No co, może się nie udać, wybór doskonały. Wszystko się nie udało, on fajnie wyglądał po rozstawieniu, jakkolwiek zupełnie był niewodoodporny, byle jak wykonany. I akurat powiem, no tutaj pomimo właśnie fajnego wyglądu w jakichś paramilitarnych sklepach jest tego trochę do kupowania, to ja odradzam właśnie jakieś takie Chińczyki, jednopowłokowe właśnie w okolicach setki, to po prostu no nie może być dobrze wykonane i ja po swoim przykładzie, bo mam taki namiot, tego nawet zrecenzuję, powiem właśnie, co tam w nim nie leży, pomimo że będzie bardzo, bardzo ładnie wyglądał na nagraniu, bo ja też go oczami właśnie kupowałem. Dlatego tak, nie jednopowłokowe, ponieważ w jednej powłoce następuje tak samo jak w bivibagu kondensacja pary wodnej. Jeżeli idzie o miesiące letnie, to nie jest problem, ale ja już z doświadczenia wiem, że jesienią i zimą to jest po prostu coś wręcz zabijającego, jeżeli się pyknie w tropik, a z tego tropiku po prostu się zimna woda kapie albo lecą sopelki właśnie zamarzniętej wody. To jest po prostu zabójstwo. Więc przedział, który ja bym rekomendował właśnie do naszej jednostki w lesie, to jest między 200 a 300 zł. Namiot turystyczny o wadze do 3 kg za to dostajemy. Tak fajnych i porządnych firm jak polski Fjord Nansen przykładowo. On w tym zakresie cen ma fajny namiot, nie pamiętam nazwy, ale w każdym razie ma stelaż zewnętrzny, czyli najpierw zakładamy tropik, później dopiero jeżeli mamy taką potrzebę sypialnię, to umożliwia rozłożenie tego namiotu właśnie nawet gdy pada, bez zmoczenia właśnie tej sypialni. Drugą firmą, jaką polecam i ja sobie tą firmę wybrałem, to jest amerykański Coleman. On u nas jest słabiej znany, w związku z tym nie ma tak wywindowanych mocno cen jak bardziej znane marki, a ma naprawdę bardzo fajnie jakościowo wyroby, bo ja nie tylko z namiotu korzystam, to też z butli gazowych Colemana. Więc ja mam Colemana namiot. Dobra, jeszcze bym powiedział jedno o dwóch osobowych, ale to za chwilę, bo sobie kurczę sam przerywam i wychodzę z tematu. Tak, więc Coleman amerykański, polecam, namiociki do 300 zł, jest wybór, macie w czym przebierać. I polecam też może słabiej znaną czeską Hanę. Czeska Hanna miała chyba fajny model Darwin, zdaje się Darwin S albo Troll S nazywał się model namiotu. Bardzo się długo zastanawiałem, czy w ten namiot nie pójść. Wszystkie te trzy firmy i pozycje właśnie mamy ciężar do 3 kg. My to spokojnie ładujemy sobie w plecak. I teraz jeszcze powiem właśnie o rozmiarze namiotu, jeżeli przy tym jesteśmy. Może nas skusić na początku, na białym tle, jak to są foldery reklamowe, widzimy takie namioty jednoosobowe. Ja jak się rozglądałem za namiotem, to właśnie w coś takiego nawet chciałem pójść, więc poszedłem zobaczyć, jak na żywo to wygląda. I się okazało, że te wady, które posiadał bivibag no, w troszkę mniejszym zakresie, ale posiada właśnie też namiot turystyczny, jednoosobowy.
Do namiotu turystycznego jednoosobowego wejdziemy my, będziemy mogli się w nim położyć, ewentualnie troszkę może na łokciach posiedzieć, trochę takim zgiętym, coś nazwijmy to dla uproszczenia siedzeniem. Plecak, góra 20 litrów w tym modelu, co ja właśnie spałem, więc od razu zobaczyłem, że on jest mały. Z drugiej strony obok mamy namioty tak zwane dwuosobowe, gdzie w taki dwuosobowy wchodzę ja, wchodzi mój 80-litrowy plecak i jest troszkę miejsca w środku właśnie, żeby się zorganizować. I okazuje się, że różnica w wadze wynosiła tylko kilogram. Jedynki ważyły w tym właśnie zakresie cenowym 200, 300, 350 zł. Ważyły 1,7 kg mniej więcej. Kolemany, Hany i Fjord Nanseny, właśnie dwuosobowe, to jest waga 2,800-3 kg. Jedynie co można powiedzieć, że jest troszkę większy po spakowaniu ten pakunek. Jednak jeżeli mamy właśnie plecak nie 20-litrowy, a normalnie wyprawowy 80 litrów, ładujemy sobie do środka ten plecak blisko pleców, bo to będzie jeden z najcięższych naszych punktów w plecaku. I no nie, czy te 3 kg to nie jest uważam dużo. Ja zazwyczaj na naszych wycieczkach robimy z Moniką, w tym sezonie mamy ładną średnią, około 15 km dziennie sobie ten chodziliśmy i właśnie ten namiot na plecach był, nie czułem tam specjalnie wagi. Woda denerwuje, woda właśnie dużo waży, bo czasami było tej wody trzeba mieć na zapas na 2 dni, więc ja muszę pomyśleć sobie też o filtrach mniej więcej, jakiegoś Life Stroll'a czy Sawyera. mam taki pomysł, ale odchodzę od tematu. Więc tak, jak wspomniałem, namiot. Namiot wersja luksusowa. Co jest pomiędzy takim prawie nic, a właśnie namiotem? Bardzo popularny i zyskujący coraz większą popularność płachty biwakowe. Płachty biwakowe najczęściej nazywane są tarpami, jeżeli są już zrobione z myślą o czymś, o byciu turystycznym. Albo też plandeka budowlana, ponieważ tutaj zakres cenowy się zaczyna od z kolei 12 zł, co jest dosyć atrakcyjne. I jakie zalety ma właśnie taka płachta, taki tarp? Plandeka ma takie konspekt. Plandeka to przede wszystkim jest niska cena, 12 zł i mamy 3x3, bo to jest taki uniwersalny mniej więcej rozdział, podział tych, rozmiar tych płach biwakowych i umożliwia bardzo dużą konfigurację różnych ustawień. Więc to jest 12 zł, warto zwrócić na gramaturę takiej plandeki budowlanej, ona powinna mieć od 80 gram w górę. Ja kiedyś przez przypadek wziąłem 60 gram na metr kwadratowy, się okazało, że przyszedł do mnie coś, przyszło co wyglądało jak worek na śmieci. Dostępne najczęściej w kolorach właśnie takich zielonych, leśnych, więc taka plandeka płachta budowlana nie wygląda jakbyśmy to zwinęli właśnie z placu budowy, wygląda całkiem fajnie. Może nawet będę mógł pokazać jak to wygląda, ponieważ my tu jesteśmy już rozstawieni. O, tam w tle właśnie widać płachtę, naszą plandekę budowlaną biwakową, już rozważona, pod plandeką jest rozwieszony właśnie hamak. Jak wspomniałem, zaletą płachty plandeki budowlanej, płachty biwakowej tarpa jest niska cena, jeżeli będzie to plandeka. Jeżeli idzie o tarpy produkowane już profesjonalnie przez firmy, to mówimy tutaj, jak firma przykładowo Didi Hamak, to mówimy tutaj około 300 zł, więc tutaj uważam, że akurat tanio nie jest. Jest za to leciutko. Plandeka budowlana waży w tej gramaturze, co ja mam, 800 gramów. Tarp Didi waży, zdaje się, 300 gramów, plus minus, coś mniej więcej, no to tego akurat nie mam, więc pamiętam to tylko właśnie z jakichś materiałów reklamowych. Jaka jest zaleta takiej plandeki? Ona nas osłoni, możemy ją złożyć w różne konfiguracje, od jednospadowego zwykłego daszka, mamy wtedy bardzo fajne otwarcie na naturę, jesteśmy z jednej strony osłonięci przez wiatrem i przed deszczem. Możemy, jeżeli mamy takie życzenie, zrobić taką fantazję, możemy zrobić też po prostu klasyczny dwuspadowy namiot albo nawet w kształcie iglo namiot. W takim wypadku jesteśmy osłonięci ze wszystkich stron, najczęściej nie mamy tylko podłogi. Jakkolwiek zaletą tarpa jest to właśnie, że on umożliwia to częściowe otworzenie nam się na łono natury. Za pierwsze wyjścia z lasu do lasu człowiek tak coraz bardziej zaczyna chcieć być w tym lesie, więc ja po początkowych wypadach tylko pod namiotem zacząłem się coraz bardziej otwierać i skończyłem właśnie pod plandeką, pod tarpem, który właśnie jest otwarty z trzech stron. I powiem, że ostatnio byłem dla wygody, wziąłem sobie namiot
I się zdziwiłem, że wszedłem do tego namiotu po rozłożeniu i tak poczułem się nieswojo, że ja lasu dookoła nie widzę. Coś po prostu absurdalnie w drugą stronę niż kilka lat temu. Było mi właśnie dziwnie, że nie widzę tego lasu. Dostałem lekki paranoi i co kilkanaście minut wychodziłem, bo miałem wrażenie, że coś dookoła namiotu chodzi. W wypadku tarpa nie ma takiej potrzeby, bo widzimy nasze środowisko dookoła i to też jest zabawne, że się właśnie mózg dostosował do warunku bytowania leśnego, kiedy już się uznało to za coś właśnie, za formę spędzenia taką czasu naturalną. Od zamknięcia do otwarcia. Czy ja mam w konspekcie coś jeszcze? Tak, namiot. O namiocie powiedziałem. Zalety, więc komfort. Na początku daje komfort psychiczny, taki właśnie namiot, zamknięcie się w przestrzeni. Mamy pełną, o co jest ważne, mamy pełną osłonę przed owadami. Odaszcze zwierzęta i potwory, one do nas nie podejdą. Komary za to i owady nie mają z tym problemu. Jeżeli coś nas zje w lesie, to właśnie będą te małe, wredne gagatki, takiego słowa użyję ładnego. Wszystko, co gryzie, właśnie ma skrzydła i jest komarem. W wypadku właśnie tarpa jest się otwartym na takie ataki i trzeba się właśnie chronić jakoś inaczej, moskitierą, czy po prostu być dobrze ubranym i trochę tam popsikanym. W namiocie, w przeciwieństwie do tarpa, jesteśmy też osłonięci przed wiatrem. W zimne miesiące zawsze w namiocie będzie cieplej, choćby ze względu na tę bąbel powietrza, który ciepły dookoła siebie zrobimy i nie będzie go wywiewało. Pod tarpem, tego już w grudniu doświadczyliśmy z Moniką, że jednak właśnie było ciepło, przyszedł jakiś mroźniejszy podmuch, wywiał nam to, co żeśmy zgromadzili dookoła siebie i trzeba było się ogrzewać, tak było czuć, że to ogrzewanie się od nowa. To też jest taka różnica pomiędzy właśnie zamkniętym schronieniem, a takim właśnie półotwartym. Tak, no i co? No i generalnie to byłyby takie różnice pomiędzy tymi dwoma wynalazkami. Czy jest coś pomiędzy takimi schronieniami? Jest coś, co ma klimat. Siedzę tutaj rozłożony obok swojej klasycznej ludowej pałatki Wojska Polskiego. Nie powiem, co ona by mogła dawać praktycznego w XXI wieku przy tych wszystkich właśnie turystycznych wynalazkach, chociaż jest jedna rzecz, to jest niewrażliwe na iskry. Namiot trzeba uważać z ogniskiem, z ogniem. Tarp trzeba uważać z ogniskiem, z ogniem. Ten wynalazek tutaj z impregnowanej bawełny zupełnie mu ogień nie robi. Zimą w środku nawet sobie paliłem takie duże świeczki, żeby troszkę temperaturę podnieść, więc to jest sympatyczna sprawa, że się da. To jest materiał, impregnowana bawełna, więc ja od lat mam, jeszcze mi się nie zdarzyła solidna ulewa pod tym. Trochę mi się chyba poszczęściło, z drugiej strony nie doświadczyłem. Zawsze mam obawy, jeżeli bym tylko pod tym był w lesie i nie miał jakiejś rezerwy, czy choćby folii, żeby na to narzucić. Nie wiem, kiedy słup wody wreszcie by przerwał tą impregnację. Jakkolwiek, co tutaj warto pokazać, no to takie schronienie ma też swój klimat. Dla młodszego pokolenia wyjaśnię, na co patrzymy. Patrzymy na płaszcz przeciwdeszczowy Ludowego Wojska Polskiego. Jeden taki płaszcz się na siebie narzucało i byliśmy kompletnie z ekwipunkiem przykryci. A jak się okazuje, jest tak pomyślany, że po włożeniu tutaj właśnie pałąka w środek mamy pół namiot. A jeżeli mamy drugą taką pałatkę, to łączymy ją w pełen namiot z drugiej strony i mamy zamknięty dwuosobowy namiot. Ja powiem szczerze, że czekałem na moment, w którym będę tą pałatkę mógł pokazać. Przy omawianiu schronień jest to właśnie chyba najfajniejszy moment, bo ja ją po prostu uwielbiam. Jest ciężka, nie ma co ukrywać, jedna waży przeszło 2 kg, więc jak bierzemy dwie, to mamy 5-kilogramowy namiot. Ale zobaczcie na ten widok. To jest coś po prostu, co komponuje się samo w siebie. I to właśnie była taka luźniejsza pogadanka, jak miałem już w planie zakończyć właśnie ten odcinek czwarty o schronieniach, ponieważ schronienie wbrew pozorom nie jest krytyczne tak naprawdę do przetrwania nocki w lesie solo. Krytyczne jest utrzymanie przede wszystkim własnej termiki, to jest najważniejsze. I właśnie samo schronienie to już jest totalne, jak wspomniałem, freestyle, wybieramy co nam się podoba. No i co, to byłoby tyle, czwartego odcinka, koniec serii. Jesień się zbliża, 16 września. Jak zawieje, to jest już zimno. Do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się. Pozdrawiam z lasu.